No dobrze, zawodnicy konkursu cosplayu, konkretnie cosplayowego konwentu. Pierwsza runda zaraz się zacznie i o rajuśku, wiele kostiumów jest bezbłędnych. Mnie nie musisz tego mówić, bracie. Widzisz tę pelerynę? Wdzianko jak marzenie. Tak, sędziom na pewno będzie bardzo trudno wybrać tych zawodników, którzy nie przejdą dalej. Ten robi wrażenie. Czy to był wiking? W górnej połowie, ale mechaniczna noga na to nie wskazuje. I co jest? Już cię wyeliminowali? Tak, nie dali mi nawet nacisnąć tego guzika nadprzestrzennego, bip. Rany, jaka szkoda. To by ich na pewno zwaliło z nóg. To nie ma sensu. Jak to jest, że mnie wyrzucili, a te dziwaki w hełmach Wiecznego Rycerza ciągle są na scenie? Co oni w nim w ogóle widzą? Chciał przejąć władzę nad światem. Ale strój to miał fajny. Musisz mu to przyznać. Ludzie zwrócili na niego uwagę, gdy filmik Kevina stał się wiralem. Kevin, przekieruj odczyty jonizacji, bym mógł uzyskać dostęp do izotopowych. Co ty wyprawiasz? Hejbem, dałeś już z siebie wszystko. Teraz możesz tylko z godnością przyjąć porażkę i z dumą podnieść głowę. Hej, masz rację. Dzięki, dziadku. Wezmę udział w tym konkursie z dużo lepszym kostiumem. Kosmita im się nie spodobał, ale kosmiczny Dino Kosmita chyba da radę. Bip! Tak, to się uda. Dobra, on sam się musi tego nauczyć. Idę pozwiedzać konwent. A ja zostanę tutaj. Chcę zobaczyć, jak bardzo źle się to skończy. O, a tamta maska to czyja? Co? Pan pyta o Blario? Kogo? Jak pan może nie znać Blario? Czy to jakiś celebryta? Nie! Co pan tu w ogóle robi, skoro nic nie wie o kostiumach? Jestem tu, by wspierać wnuki i jeść hot dogi. Dobra, czyli nie zna pan Blario, ale nawet pan musi wiedzieć, kto to jest. Jak to? Co? Oj, miałam tu wyjątkową maskę. Już ją sprzedała? Cóż, pewnie i tak bym nie rozpoznał tej postaci. Idę po kolejnego hot doga. I gdzie były te cudodogi? Hej, przepraszam, proszę pana, zgubił pan to. Przepraszam, dzięki, panie Mendoza, identyfikator. Hej, masz świetną perukę. Omal nie nadepnąłem, przepraszam. Panie Mendoza, zgubił pan identyfikator. Dobrze, że go zauważyłem, bo by... rany. Hej, niszczy nasze ukochane stoisko, braćku! Hotdogowa zemsta! Drzwi są zamknięte. Nie uciekniesz stąd! O, z tym to się nie zgodzę! Panie Mendoza, nie wygląda pan na człowieka, który przewróciłby staruszka. Coś jest tutaj mocno nie tak. To miła odmiana. Trochę siły w rękach na pewno bardzo mi się przyda. To przecież ty jesteś Wiecznym Rycerzem! Bystrzak z ciebie, a ty jesteś dziadkiem Tennysona? Jak mnie znalazłeś? Szczerze mówiąc, to po prostu na ciebie wszedłem. To może lepiej po prostu sobie pójść. To mądra decyzja. Dziadku, jesteś tutaj? Zostaw mnie! Cześć, Gwen! Jak na konkursie? W sumie to było o wiele mniej ciekawie, niż się spodziewałam. Co się tutaj dzieje? To ciało jest znacznie niezdarniejsze, niż podejrzewałem. Może szybkość będzie bardziej przydatna w takiej sytuacji. To Wieczny Rycerz! Jego świadomość jest w masce! Wieczny Rycerz? Wieczny Rycerz szuka nowego ciała dla swojej świadomości. Idź po Bena, a ja biegnę za rycerzem. Dobra. Poszukaj rodziców, młody. Ben, chodź tu! Dziadku, mam tu Bena! I nie zacząłem tej bójki! Przysięgam! Wiesz, nie rozumiem, co ci odbiło, ale gadki o nawiedzonej masce to ja nie kupuję. Co się stało? Walka skończona? Straciłem go z oczu, ale nie uciekł daleko. O kim ty mówisz? Wieczny Rycerz tu jest! No tak! Tysiące Wiecznych Rycerzy tutaj chodzi! Nie, ja nie o tym! To jego hełm! Bierze w posiadanie tego, kto go nosi! Gdybyś zobaczył, wiedziałbyś, że to on!